A witam serdecznie, Maciej Budzik, WG Kosakowo, Zatoka Puck. No to jak to nad Zatoką często bywa, dzisiaj kolejna ulewa, ostatnie ulewy to praktycznie są bardzo intensywne. No żniwa się zaczynają u nas padać. Ta przedostatnia ulewa, no to praktycznie nie pamiętam, chyba tak jak długo żyję, nie pamiętam takiego deszczu. Tak jak prędzej mówiłem, teraz się okazało, spadło 60 litrów wody na metr kwadratowy w przeciągu niecałej godziny. To praktycznie trwało ten taki nawał 40 minut, może nawet nie. Czyli to wszystko zalało. Dzisiaj tej wody będzie znacznie, znacznie więcej, lecz ona pada cały czas, już od któryś tam godzin nocnych pada do teraz. Czyli i będzie padać jeszcze cały dzień, czyli tej wody napada bardzo dużo, lecz nie jest to taki intensywny deszcz jak tamten i będzie to troszeczkę inaczej. Co do gołąbków. Dzisiaj gołąbki nie zostaną wypuszczone, gdyż w taką pogodę ich nie wypuszczę, bo by się namoczyły, gdzieś by tu się kąpały i później by był problem, żeby podleciały do góry. Tak, mamy ostatnio też tutaj małe zawirowania z młodym jastrzębiem. Trochę tu je gania, trenuje, nawet tu uderzył w wolierę. Jak byłem w środku, to się zawiesił tu na siatkę. Może zmieni lokalizację. Co do planów. Jeżeli pogoda pozwoli się i się zmieni, a ma się to stać, czyli jutro koszujemy gołąbki i lot treningowy piąty na 50 tam parę kilometrów, to będzie, jedziemy we wtorek i będzie to prawdopodobnie, wszystko zależy od pogody, mówię, będzie to prawdopodobnie ostatni lot treningowy i zaczniemy już od piątku loty konkursowe. Wychodzę z założenia, że lepiej latać loty konkursowe. Tak jak u mnie te trzy są w miarę krótkie, jest 90, tam 100, 110 czy 115 i 150, tak żeby się gołąbki rozlatały i żeby już walczyły o nagrody, a nie niekiedy niepotrzebnie ginęły przez drapieżniki czy jakieś inne tam sytuacje w czasie treningów. Czyli te trzy pierwsze loty odbędziemy też piątek, wtorek i piątek, a później czwarty, piąty i lot finałowy będzie organizowany jeden na tydzień, tak aby loty skończyć w ostatnich dniach sierpnia i później planować lot dodatkowy na początek września. Tam będziemy musieli, mówię, troszeczkę te gołębie już inaczej przygotować, aktywować i troszeczkę to ten czas może być wydłużony. Tam będzie może być zorganizowany lot treningowy w międzyczasie. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, tak jak jest w regulaminie, jeżeli zostanie więcej niż 200 gołębi po locie finałowym, czyli taki lot będziemy mogli zorganizować. Udział w tym locie będą brały wszystkie gołębie, które będą, oprócz pierwszych 5 asów i pierwszych 5 z finału. Cała reszta idzie na lot. Nagrody biorą gołębie aktywowane. Zabezpieczona jest pula nagród na ten lot, ale aktywowane gołębie biorą, powiedzmy, udział w tej rywalizacji finansowej. Tak, a aktywacja będzie takiego gołębia, który zostanie 100 zł i 60% z aktywacji idzie na jeszcze dodatkowy fundusz nagrodowy. Dobra. Czyli może być bardzo fajna rywalizacja. Mamy tutaj gołębia jednego, tam już też wspomniałem, która ma tą nogę
praktycznie z tego lotu ona przyszła, na pewno przyszła, bo tylko że już przyszła bez tej nogi i bez obrączki elektronicznej, czyli dlatego nie była zarejestrowana. Wczoraj ją złapałem, tylko nie wiem gdzie ona jest teraz. Wczoraj ją złapałem i założyłem nową obrączkę elektroniczną na obrączkę rodową. Przycięłem ją i wkleiłem. Gołąb nie będzie usunięty, taki gołąb rywalizuje normalnie. Daje sobie tutaj samiczka bardzo dobrze radę, ona tu zawsze przybywa, ale nie wiem gdzie ona dzisiaj jest. Daje ona sobie bardzo dobrze radę, jest ona fajnym gołębiem, oddział 413, końcówka bodajże gołębia 25, niebieska samiczka. Czyli będzie rywalizowała tak jak wszystkie inne gołębie. Tak. No to tak jak powiedziałem, jeżeli wszystko się unormuje, jutro koszujemy na ostatni trening. No i zaczniemy już w piątek zabawę troszeczkę inną. Do usłyszenia. Dobry lot. Ona jest. Gdzie ta dziewczyna jest? Do usłyszenia. Dobry lot.